To sobie z tej lotni zaraz zlecimy tam, nie? Tą lotnią. Z tego szczytu. Po coś tu przyszliśmy. Tam coś jest. No, to po to mieliśmy tu przyjść. No nie była taka misja wcale, tylko trzeba było z dobrej manki podejść. Tutaj chyba super łup świeci. Nie, ognisko. To jakiś zwykły gościu chyba, nie? Moduł. Tu handlarz. Filcuszka skroniuszka. No, tak jak mówiłem, teraz jest moda na to, że się po grach ciśnie. Jak tylko znajdzie się sposób powód minimalny, żeby pocisnąć, to już cisną i chuj. Poza tym jeszcze mam wrażenie, że... O kurde, spódniczkowa spódniczka. Całe szczęście gorsza od tego, co mam. Ja uważam, że na pewno też ludzie są tacy, kurde, widzicie, nie? Jak jest jakiś koleś, to on ci powie, że on w to... Ta gra mu się tak średnio podoba, bo tu zwierzaczkami się gra, nie? I wiesz, i to jest takie gej, dla niego to jest za słabe, on jest twardziel i chuj, to nie może powiedzieć, że mu się ta gra podoba, bo to jest zbyt, kurde, wiecie, słabe, nie? Zwierzaczki. No nie? Też jest takie pierdolenie, po prostu. Tak jakby ci to coś odbierało. Ale to są mutanty, nie? No ja wiem, że to są dalej zwierzaczki, ale no... Chuj z tym, no. Gra jest fajna po prostu. Ale na bank to też jest jedna z tych rzeczy, dlaczego mówię. Zwierzaki. Mówi, że nie, nim świat zaczął chylić się ku końcowi, można było mieć jakąś nadzieję. Teraz o to trudno. Może działające promienie światła rozjaśniłoby nieco wszystko. To zależy od tego, jak się go użyje. Gdzie znajdę promień o światło? Mówi, że gdyby tylko było włączone, zadanie byłoby proste, ale najpierw musisz je znaleźć. Uważa, że promień o światło jest zbyt niebezpieczny, by zostawić je niestrzeżone. Lepiej je weź, zanim zrobi to ktoś inny. Inaczej ktoś może skończyć po złej stronie promień o światło. Pomyśl tylko, co mogę ocalić promieniu światłem. Mówi, że chętnie się przekona. Następne zadanie, ale to na razie mamy inną rzecz do zrobienia. Co? Bardzo żałuję, że nie można już znaleźć porządnych wypieków. Jasne, ciastek stworzy rozmaite cuda, ale ich smak... I to, co się dzieje po ich zjedzeniu. Nie, dzięki. Kim jest ciastek? Mówi, że ciastek jest najbardziej szalonym piekarzem w okolicy. Istnym artystą. Mówi, że krążą plotki o wyjątkowych właściwościach wypieków ciastka. Nie ma na tyle odwagi, by spróbować jego szalonych tworów. Jeśli czujesz taką desperację, by je próbować, to fajnie.
Chcę zapytać ciastka o pracę. Twierdzi, że ciastek o niczym innym nie mówi tak chętnie. Kolejne, ciastek muffin. Dobra, spoko, czekajcie. Nie wszystko na nas. Kolejny handlarz. To jest ciastek chyba. Ale to później pogadamy ciastek. Ja tu jeszcze wrócę na bank. Skończmy coś, wiecie, nie? Bo tak cały czas coś nowego zaczynamy i nic nie kończymy. Co tu jeszcze mam? Tam się jeszcze wyżej szło chyba. Gdzieś tu handlarz jeszcze jest. Dobra, jest handlarz piwpafami. Pokaż co tam masz. A takie tam części. No nieważne, zaliczone. Warsztat. A pokaż. Nie, nie mam tego. To jest dobra opcja pewnie, żeby sobie to ulepszyć. Ale nie, zasobów nie mam. Jakieś dwa super łupy i gadżet z dawna świata gdzieś tu jest. Wahatni. Mi się też może jeszcze bardziej ta gra podobać, bo ja mam ostatnio jakąś fazę, że mam ochotę na taki, kurde, właśnie wyjazd w jakieś, kurwa, na Karaiby czy coś takiego. Może to też może dodatkowo działać, bo tutaj jest taki klimat w tej grze. Ja mam ochotę po prostu gdzieś na jakąś bezludną wyspę wyjebać centralnie. Ostatnio. Zielone. Udało ci się znaleźć zielonolistną roślinę. Przeskocz przez pętlę, by zebrać liść. Później użyjesz liści, by dokonać zakupów. Zielone to waluta w grze. Biomutant. Okej, muszę przeskoczyć to. Ile zgarnąłem? Nawet nie wiem. Czy ta gierka jest zajebista? Zobaczcie, jakie piękne widoki są. Tak czy siak, dalej gadżet z dawno świata gdzieś tu jakiś powinien być. I dwa super łupy. Da się wyjść jeszcze dalej. Tu jest koleś jakiś. Gadka szmatka, tak. Tu się idzie coś. O, o. O. To jest to światło, o którym on mówił chyba. Kapliczka światła.
Kolejne zadanie poboczne. 6 kapliczek światła trzeba odwiedzić. Dużo tego. Chyba żeśmy weszli na szczyt. Prawie, że tam jeszcze żeśmy. Ale nie wiem jak. Dobra, i tak tu wrócimy, bo mamy tu zadania jeszcze poboczne, więc spadamy. Nie będę teraz szukał tego specjalnie. Tego łupu, nie? Patrzę skąd by se tu lotrią polecieć. Tu mogę spróbować wejść. Wioska jest tam. Raz się żyje. Dobrze, że to tylko gra. Więc mogę spróbować. A czekaj, 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 czekaj. A co mi tutaj ten zaznaczyło? 19 łapek. Co tu jest? Tu coś. Tu można wychillować chyba. Nie muszę odpoczywać. Pielgrzym mówi, że dobrze się z tobą rozmawia, nawet twarzą twa. To ten sam koleś? Musisz mi wszystko powiedzieć. Dobrze znać się z Glutomirem, to dzięki niemu ślizgo się upnia pływa po fali. Dzięki za poświęcony czas. Dobra, nala. Tu mi coś pokazywało, tu mi coś pokazuje. O, gadżet z dawno świata to będzie. Ale nie mogę go użyć, kurde, bo nie zacząłem zadania. Dobra. To musi być... To te rzeczy, których nie mam, pewnie razem z zadaniem się tego ogarnię. Dobra, spadamy. No i spoko. Tak szkoda, jak nie wszystko ogarnąłem, ale latanie i patrzenie tak jakby byle gdzie, to nie jest szukanie na ślepo, o, to nie jest moje ulubione zajęcie po prostu. Najwyżej nie wszystko muszę ogarnąć. Płyniemy do wioski. Wiecie, cały czas w tej grze... O, jest miraż następny. Cały czas w tej grze coś się dzieje. To jest zajebista gierka, nie? Coś innego. Zresztą. Także... O, dawaj ten miraż. Jak już go znaleźliśmy, to zróbmy to. Muszę pokonać chyba kogoś znowu, nie? Albo coś. Czasami coś widzisz, nie wydaje się prawdziwe, dopóki nie zabierzecie do tego konkretnego momentu, zupełnie jak wehikule czasu. To jest jeden z tych uczniów, nie?
Co nam katanę zabrali. Ogrywałem. Ale leszcz jakiś. Ciężko jest się pozbyć tych wspomnień towarzyszących im uczuć. Mózg lubi nam płatać figle, a uniknięcie ich wymaga pewnego wysiłku. Nie ma jednak wątpliwości, że to, co pamiętasz, wpływa na twoją przyszłość. Kolejny upgrade pewnie. Dobra. Piff Puff Stinks. Będzie strzelał tam trochę. Pomagał mi. Udało ci się odblokować wieżyczkę automatona. Kiedy rozpoczynasz starcie, automaton automatycznie aktywuje wieżyczkę i zaczyna atakować przeciwników. Zajebiście. Radio chyba. Nie wiem, czy to płynę, kurde. Pomóż przy przycinaniu drewna. Jak? Aha. Spoko. Nie ma wątpliwości, że ta wioska ufa ci i cię wspiera. Czyny mówią więcej niż słowa. Dobra robota. Zawsze chętnie cię wysłucha. Dobra robota. To na pewno wszystko? Mówi, że w końcu udało ci się zrozumieć, że nie możesz unikać pomocy innym. Muszę wiedzieć coś jeszcze? Cieszę się, że miriadzi mogą liczyć na kogoś jaśniejącego jak ty. Nie chcę ci zabierać więcej czasu. Bo się zastanawiam, bo chyba będę... chyba skończę... streamka zaraz. 3 godziny chyba dzisiaj wystarczą. No późna pora trochę. Zawsze chętnie cię wysłucha. Dobra robota. Dobra, to ja zawijam, tak? Pokaż co tam masz. Aha, on ma apteczki.
Dobra, i tak ten sklep to... Dobra, w końcu udało nam się zrobić to zadanie. Tu coś jest. Czy tak stoisz? Odkryjmy handlarza. A to jest ten koleś, dobra. Dobra, nie, nie. Tak, chlupa o gumik faki mieliśmy zapytać. Tu warsztaty, handlarze. No nie, właśnie ogólnie mam wolne. Nosi graty. Złom, okej, okay, no. Za 4 dychy? Nie, chyba. Nie, nie chcę. Tu coś kurde jakby pokazywało. A tego nie będę ogarniał. Teraz dawaj te warsztaty jeszcze tylko. Może sobie mogę coś ulepszyć już. Znaczy, bo chodzi o to, że nie chcę kurde jakby iść spać zaraz po tym, nie chcę, żeby granie było moją ostatnią rzeczą, że tak powiem, dzisiaj, którą będę robił. Okej, brakuje mi. Tu też sobie damy spokój. No i ta satysfakcja z tego obszaru ukończonego. No i zobaczcie na jak dużo czasu nas zabrało zadanie poboczne od głównego wątku. Przenaszczam ci tu. Tupcio chlubsko. Chlub. Ty jesteś kto? Cywil. Jest przekonany, że już o tobie słyszał, ale szczegóły mu umykają. Zastanawia się, czy masz przy sobie coś do picia. Co pijesz? Mówi, że wszystko, co się napotoczy, i nigdy nie ma dość. Mówi, że widzi w tobie wielkie pragnienie, działania na tym świecie. Nie ma pewności, czy to dobre, czy złe działania, ale zdaje się, że pijesz swoje przeznaczenie z przyjemnością. To mi wszystko do picia porównuje, jaki typ. Zastanawia się, czy masz chwilę, by pomóc towarzyszowi zaspokoić pragnienie. Pomóż mu się nawodnić. Tak dobra istota jak ty pragnie przecież pomagać innym. Tak czy inaczej, mam
ma nadzieję, że znajdzie sposób, by zamoczyć dziób, zanim świat wyschnie na wiór i wszyscy będziemy marzyli o źródełkach. No, w tle mogli zrobić, bo to nie ma potrzeby, żebyś ty się skupiał na takim tym, po prostu powinien coś rzucić na przykład, powiedzieć i tyle, nie? Bez wkminiania się w taki dialog. Mówi, że życie jest niczym tajemniczy drink, czasem jest wspaniały, a czasem okropny, tak czy inaczej pijesz go aż do śmierci. Można też jeść. Jasne, ale picie jest szybsze i prostsze, komu chce się tracić czas na przeżuwanie? Chcę wznieść toast za to, że udało ci się nieco podreperować świat. Szanuję, że zawsze próbujesz pomóc, niezależnie od tego, że los świata jest trudny do przełknięcia. Już wie, dlaczego chciał się dołączyć do miriadów. Lubią spokojnie sączyć drinki, tak jak ty. Pijesz z nimi? Mówi, że tylko im je sprzedaje. Zazwyczaj żłopią wszystko sami. Ale kogo oni obchodzą? Mówi, że tobie też nie dopisywałby humor. Przyszedł tu po najlepszy towar. Mokrołyk, Pyszno-Ślurp i jego faworyt Radopój. Ten ostatni tylko zyskał na mocy od całego tego leżakowania w tankownicach. Jeśli nie ma co pić, a zwłaszcza gdy zabraknie Radopoju, nie jest w stanie się ruszać ani myśleć. Moc jego umysłu jest wprost proporcjonalna do liczby łyków Radopoju płynących mu przez gardło. Dlatego nazywają go chlupem. Urzekła mnie twoja historia. Picie pozwala mu zapomnieć, w jakim stanie jest świat, ale pomaga tylko chwilowo. Świat jest zgubiony, nawet jeśli słońce nadal wstaje co rano. Picie robi z ciebie głupka. Rzeczywiście działa tak na większość, ale dzielnie znosi ten ciężar. Chcę podkreślić, że ma również inne zainteresowania. Jest na przykład samozwańczym ornitologiem falopelagu. W tych mrocznych czasach stres można zwalczać nie tylko za pomocą schłodzonych napojów. Masz szczęście, potrafi ci pomóc. Przyglądanie się pipi trzepotkom jest uspokajające, ale najlepsze są te, na które można i spojrzeć, i ich dotknąć, jak gumi kwaki. Ściskanie ich to świetny przepis na relaks. Powiedz mi coś więcej o gumi kwakach. Lepiej wychodzi im unoszenie się niż fruwanie, więc powinno ci się udać schwytać kilka z nich, nawet jeśli nie masz własnej pary skrzydeł. Znajdź zakątek gumi kwaków. Okej. Okay. To miny, kurde? Co to jest? Pływające szczątki. Będąc na ślizgo siupni, użyj przycisku ataku broń do walki wręcz, by należy ci przemieścić stresztę złomu. Ale czekaj, bo tu coś jest. Aha. A, pode mną, tak? Okej. Okay.
Faza. Zakątek gumik faków. Jeszcze broń do walki wręcz i broń dystansowa znajdziemy. Czemu nie działa? Śmieszny dźwięk wydaje ten pistolet czy coś. A tu trzeba znaleźć, bo nowy sprzęt jest. Ogólnie to zerkam na zegarek i jeszcze patrzę na telefon, bo w chuj tych powiadomień ostatnio i tak patrzę, co to jest. E-maile jakieś, kurde. Tak czy siak, patrzę na zegarek, bo właśnie się zastanawiałem, czy dzisiaj 3 czy 4 godziny i chyba tak będzie, że 3, chyba zaraz skończymy. Na dziś. Łączenie kabli. Musisz połączyć 3 kable z różnymi portami, by rozwiązać tę zagadkę. Każdy port ma wartość dodatnią lub ujemną. I lub ujemną. Wartości można zobaczyć nad portem i pod nim. Aby rozwiązać tę zagadkę, połącz kable tak, by ich wartości odpowiadały wartości widocznej na dole ekranu. By połączyć kabel z wybranym portem, wciśnij A. Dobrze. All right. Zdecydowanie zamknięte. No i mamy gumi kwaki, teraz trzeba je wszystkie złapać, kurde. Śmieszne to jest. Modliszka, czekaj, kurwa, czemu ja mam znowu jedno wyposażone? No, kamień żuka. Okej, ale ten kamień żuka też jakoś inaczej działa. O, weszedł teraz. Nie no, 3 godziny to też tak spoko jest, nie? Myślę. 3 godzinny streamek. Czasami się nie chce tam siedzieć dłużej. Dobra, znajdź schowek, tak? To
Trochę sobie pograć, masz ochotę, a później chcesz sobie tam posiedzieć, coś tam pochillować się. A co to jest? Karabin, ale... jakieś gówno jest. To jest gówno jakieś, nie wiem, tego używam. Nie wiem, czemu on mi jakby... Tak jest. Czemu on mi... jedną broń wybiera co jakiś czas. Tak jakby chował. Ja chcę, żeby cały czas... nie wiem czemu w sumie. Zobaczę, czekaj. Teraz mam dwie wybrane. Teraz też mam dwie wybrane. Nie wiem, czemu chowa jedną później. Biopunkty się zbierają, a tutaj co? Też gorsze. Też gdzieś wrak ślizgosiup nie jest. O kurde. A co to jest? Widzę, że jakieś kurde bardziej skomplikowane teraz trzaski tutaj. Czasami się zdarzy na odcinku, że jesteś zmulony albo ten, bo... życie, nie? Znaczy mi się czasami wydaje, że nie jestem zmulony, ale potem patrzę jak ja wyglądam jakbym kurwa spał, nie? A ja po prostu się wkminiam w gierkę na jakiś czas i zapominam na przykład gadać i nic nie mówię przez jakiś czas i siedzę i taki wkminiony jestem. Myślę, że jest zajebiście, a na tym wygląda jakbym, kurwa, nie wiem, tam miał umrzeć zaraz. Ale czekaj, nie wszystko tu znalazłem jeszcze chyba. Nie było, że zakończony ten. Tu mi coś jeszcze, kurde, gdzieś coś tu jeszcze jest. O, wrak. No. Teraz jest zakończone. Dobra, wrócimy do Glutomira i tego. I na tym sobie zakończę ten stream. Ogólnie gierka cały czas mówię, zajebiście mi się podoba, nie? Naprawdę. Naprawdę zajebiście mi się podoba. Przynajmniej na razie, tak samo tak jak mówisz, ale i tak zobacz, ile już tutaj jest urozmaicenia, nie? Ile tu jest rzeczy do zdobycia, ile rzeczy do ulepszenia, do zrobienia. Zajebista ta gierka jest. Czekaj, bo tu jakiś kurde, coś tu jest. Także, no ja jestem nakręcony na tą gierkę raczej, ale po prostu nie chce mi się cały czas, nie chce mi się zawsze siedzieć 4 godziny. Taki jest mój docelowy stream, 4 godziny, ale no. Nie dzisiaj. To i tak prawie 3,5, kurde. Aha, bo to do Glutomira mam wracać. O kurwa. No dobra. Dobra, spoko, wrócimy do niego.
jest szansa, że zrobię dużą większość tej gry, to znaczy, nie wiem, jeżeli nie będzie problemu z tym, żeby zrobić 100%, to może nawet i 100%. Wiecie, jeżeli na 100% nie będzie znajdź wszystkie 1000 gołębi, jeżeli nie będzie, no to możliwe, że zrobię 100%, a jeżeli będzie, no to nie. Pera weda. Tu się chyba gdzieś wpływało. Pokaż mapę. Chyba tak. Chyba tędy się wpływa. Bo mi się zajebiście podoba ta gierka na razie. Zobaczymy później. Łącznie ile? 7 godzin gram dopiero. Ponad chyba trochę. Tyle gumikwaków wystarczy, by zapewnić płetwie ślizgosiupli i niewyczerpany zapas amunicji. Glutomir mówi, że widział, jak Puchcio Chrum załatwił nogę przedawnionego, więc dla niego to sprawa osobista. Potem przedawniony zaczął używać głowy zamiast nóg i obmyślił plan, jak stawić czoła światożercom, na pewno nie na piechotę. Tak właśnie dostał za zadanie odbudowę ślizgosiupni. Cieszę się, mogąc z tobą pomówić. Musisz wszystko mi powiedzieć. Zastanawiasz się, co dobrego dzisiaj zdziałasz? Co muszę wiedzieć? Radzi ci się nauczyć oddychać wodą, jeśli chcesz załatwić północno-zachodniego światożerca. Na razie. Pokonaj Puchcia Chruma od razu już? Daleko to? 1500. No w chuj daleko. Najpierw musiałbym te wraki pozbierać, żeby on dał radę tędy chyba przepłynąć w ogóle. Tak czy siak, my mieliśmy inne zadanie, nie? Cały czas, by the way, chciałem zauważyć początek wojny plemion. I pewnie tam się na razie udamy. Co nie? Chociaż może jest jeszcze opcja, że będę szukał tych wraków teraz, dopóki będę mógł. Tak samo jak było z tym robotem, że zbieraliśmy te wraki tego robota, dopóki nie stanęło nam coś na przeszkodzie mocno. I tak samo pewnie będzie tutaj. I jak się okaże, że ja zbiorę wszystkie te wraki i będę w stanie pokonać tego Puchcia Chruma, no to go naklepiemy najwyżej. Ale to już na następnym streamku. Który będzie jutro najprawdopodobniej. Jak się dobrze właśnie uda mi to zrobić tak z godzinkę wcześniej może i wtedy będę tak jakby... No...